Witajcie w nowej serii. Tym razem zagramy sobie w Expeditions, a Mudrunner Game. To jest gra od twórców SnowRunnera, Saber Interactive. No a ja jako wielki fan serii właśnie SnowRunner, w której mam ponad 650 godzin, postanowiłem zagrać przedpremierowo akurat w tą grę. Myślę, że zrobię paręnaście odcinków, może nawet dociągniemy tą serię do końca. Mam przepustkę pierwszego roku, więc no, mogę zagrać parę dni wcześniej przed premierą. Co, lecimy z tym. Sam się nie mogę doczekać właściwie, bo ostatni dodatek, no szczerze mówiąc, nie miałem czasu akurat w SnowRunnerze i nie grałem. Ale w to jak najbardziej chętnie zagram. Zwłaszcza, że to jest przedpremierowe. Drony. No, coś nowego, drony. Pompowanie kół. Tego nie było w SnowRunnerze. Obiekty, znaczniki są, widzę, podobne. I ekspedycje. Tutaj wiem, że jest jakby większe zarządzanie bazą. W SnowRunnerze mam naprawdę masę forces, którą nie ma co robić. Tu podobno będzie można wynajmować różnego rodzaju mechaników. Bazę chyba rozbudowywać, jak się orientuję. No nie wiem, no zobaczymy, zagramy, jak to się przedstawia ta gra. Sam jestem bardzo ciekawy. Dobra, słuchajcie, lecimy z tym. Przeszedłem samouczek, więc myślę, że od razu polecimy dosyć szybko z tym wszystkim. Dobra, ale proszę, no nie. Ale się nie da niestety wyłączyć tego samouczka, więc muszę naciskać to co będzie wyskakiwało. SnowRunnera, jak już być może wspomniałem, miałem tam 650 godzin nagrane. Przeszedłem całą podstawkę, cały ten, prawie wszystkie DLC. Tam w ostatnim, tylko ostatniego jeszcze nie ukończyłem, bo nie miałem akurat czasu na granie. No, ale szczerze mówiąc, naprawdę świetnie się w tą grę grało. Tutaj z tego, co mi się wydaje, będzie bardziej chodziło o zarządzanie zasobami, zarządzanie zespołem. Chyba będzie się też garaż rozbudowywało. Tam nazbierałem kupę forsy, z której praktycznie nic nie robiłem, nie miałem co z tym robić. Najlepsze ciężarówki sobie kupiłem, a reszty za bardzo ze sklepu też nie kupowałem. Dobra, no proszę, żeby mi to poznikało. No, jeszcze mamy blokadę dyferencjału. No, na niskich jest blokada, dobra, ale ja chcę szybciej trochę z tym polecieć. Tutaj jest fajna nowość, te zmniejszanie ciśnienia w kołach. Dzięki temu widzę, że te koła są tak dosyć niezłe, jak się zachowują jak błotne. W SnowRunnerze to na początku to była tragedia dosłownie, bo były tylko koła dostępne asfaltowe. Strefa zasobów. Czekaj, ale chwila, moment. Ze strefy zasobów ja chyba powinienem wziąć to. No. Także no. Mam nadzieję, że o to chodziło. Niby samouczek przeszedłem.
ale to tak kurczę. Żeby nie było, że potem muszę to z powrotem dostarczyć tutaj. A, dobra, czekaj. Ta strefa zasobów, tak tu. Tutaj mamy samochód. Puste miejsce. Nie, dobra, no to chyba wszystko jest, co? Bo to powinno zostać tutaj, a nie tu. Taką mam nadzieję przynajmniej. Mocno rano, że... Nie powiem, z niektórymi misjami naprawdę się natrudziłem. Były tam na przykład takie gabaryty, które trzeba było przewieźć przez tak cholerne wąskie drogi, jakieś górzyste. Albo na przykład samolot chyba wyłowić z jeziora. No to też było dosyć to utrudnione. Ale ja tego nie potrzebuję. Jest dobrze tak jak jest. No i... Tutaj jest dużo fajnych nowości z tego, co tak pooglądałem jakieś trailery. Więc może być ciekawie. Póki co zapowiada się nieźle. Jak będzie dalej, zobaczymy. No dobra, ale mi to też nie jest potrzebne. Tutaj o tyle jest dobrze i niedobrze, że nie trzeba zapisywać gry. No ale się w niektórych miejscach to naprawdę namordowałem, że musiałem wracać po kilkanaście razy. I na przykład stawiać na koła, czy odholowywać, no. A czekaj. O, lewy control i napraw. Dobra, proszę już mi nie pokazywać tych samouczków. No, dostarczyłem. Grałem próbnie teraz przed chwilą, to zamiast tutaj, to zostawiłem tamtą kartę. Dobra, do centrali. No ciekawi mnie to bardzo, bo tutaj podobno właśnie tak trzeba będzie zarządzać zasobami. Region. No proszę. Mały Colorado. Dobre na początku. Dobra, o Karpaty, Arizona. Modyfikacje to pewnie są mody, tak? A może nie mody, tylko coś tam, modyfikacje samochodów. No, co tam jeszcze dalej jest? Dalej poblokowane. No dobra, no to co, startujemy od początku. To był samouczek, także pierwsza ekspedycja. Swobodna podróż zablokowane. Kodex na ekspedycję. Ja raczej nie będę tego czytał, ale mapa mnie ciekawi. Na razie obszar jest... Ciekawe jak duże są mapy, bo w SnowRunnerze no to się składały na kilka takich mapek, to obszary były naprawdę konkretne. Eksploracja obszaru. No, zapowiada się naprawdę rewelacyjnie. Baza. Przedmiot w magazynach, w magazynie bazy lub jej innych modułach są przenoszone pomiędzy ekspedycjami na tej samej mapie. No pewnie będzie dużo nowości, takich których, no nie wiem, o mechanicy, no to co mówiłem. W SnowRunnerze tego nie było, no tu oni będą dbać chyba o zapasy. Tatry miałem, pamiętam. Fajnie się jeździło Tatrą, przynajmniej na początku. To był naprawdę dobry samochód. Piloty, pojazdy terenowe, pojazdy ciężkie. A tutaj są tylko trzy kategorie. Tam jeszcze były
autostradowe, które były tak denne, że praktycznie nieużywane. No i jeszcze parę kategorii. No to były skauty, takie jak te. Terenówki właśnie ciężkie i do zadań specjalnych, czy co, specjalistycznych, coś takiego, już nie pamiętam dobrze. Naprawianie. Przeglądarka modów, to mnie nie interesuje. Otoczenie, no. Tutaj to wiem, że będą urządzenia dosyć ciekawe, jak na przykład taka jakaś dziwna wyciągarka, dzięki której będzie można się wspinać. Dużo tego jest, dużo fajnych zabawek, ciekawych. No, myślę, że będę świetnie się przy tej grze bawił. I myślę, że nawet polecimy z całą serią. Na razie ogrywam Cyberpunka, ale... No, myślę, że no, zrobimy sobie to jako serię. No, na pewno nie chciałbym już wracać do SnowRunnera i go ogrywać całego od początku i robić z tego serię, ale z tej gry jak najbardziej. Rodzaje pojazdów, paliwo. No to nowość jest ciekawa dosyć, bo nie wiem, ciekawe, będą wymiana opon na terenowe czy nie? Pewnie będzie, ale tutaj widać, że jeszcze można je ulepszyć, spuszczając powietrze. No to biegi, to jest wiadomo. No, przedmioty, no to ciekawe rzeczy, ale pewnie tak, paka będzie ograniczona, będziemy mogli jakieś rzeczy zabrać, ale też trzeba będzie coś pewnie z wypraw przywozić, no. Wyślij, dobra, tutaj jest, kurczę, ja się naszukałem. Zacznij ekspedycję, kurczę, jakie to mało intuicyjne, no. Dobra, najpierw to ja bym chciał mapkę zobaczyć. Tutaj co jest? Piękny widok, o, piękny widok. No, ciekawe, będzie zablokowany ten piękny widok, czy nie? Chciałbym tutaj podjechać. Na razie się fajnie gra, tylko że no... Jest dużo nowości, które po prostu trzeba ogarnąć. No i co, niby piękny widok? Nie, dobra, pewnie zablokowany. Dobra, to jedziemy normalnie z tym. Początek to wiadomo, no raczej nie powinien być trudny, chociaż... no... SnowRunner był cholernie trudny na początku. Był mały wybór ciężarówek. Scout był totalnie denny i jeszcze nie można było w ogóle no, zamontować kół błotnych, tylko były autostradowe. To była tragedia po prostu. Ale kto przejdzie początek w SnowRunnerze, to już dalej sobie poradzi. Kurna, no dalej te samouczki, no proszę was, no. Że się fajnie gra, tylko że to taka, wiecie, no gra jest fajna, ale nie na dłuższą metę, no bo na dłuższą metę może znudzić. To sądzę, dobra, to co, to przez błocko chciałem dookoła. Fajna ta ich osąda. No w SnowRunnerze tego nie ma. Czy cały czas? To jest głupie, cały czas trzeba. Ja myślałem, że raz, dwa i kurczę i będzie ok. Dobra, dobra, chyba będzie lepiej. No,
SnowRunner to tak samo jak i Expeditions, to nie jest gra dla wszystkich. Tu trzeba mieć cierpliwość, której ja oczywiście nie mam. Się wkurwiam na każdym, w każdym momencie, można by powiedzieć. No ale na dłuższą metę. Dobra, ale co ja mam tu w ogóle zrobić? Przerzucić to? Chyba tak. Odpowiednie miejsce i uruchomić drona, dobra. Dobra, już nie potrzebuję tych kurna samouczków. Nowość, dron. A ty się nie wzniesiesz? Nie wzniesiesz się, dobra, fajnie. Odwiedź szczyt góry dronem. Mam tu wylądować? Mam nadzieję, że wrócił do właściciela. Jak ta mapa wygląda? O, zrzut. No, ciekawe. Kurczę, szkoda, że mało paliwa zabrałem. Gdyby nie było tak, że mi kurna potem zabraknie. Jeszcze za bardzo nie wiem, co gdzie jest, ale się najbardziej zawsze bałem w SnowRunnerze o paliwo. Czekaj, lewy kontr, ile my tu mamy? 50, ja pierdzielę. Trochę mało. Jechać na górę, tak? Dobra. Stara, dobra wyciągara. Jedziemy konkretnie, a nie na niskim biegu się bujaliśmy. Spadaj teren o lornetku. No tak jak mówię, tu jest dużo jeszcze na razie takich nowości. Tutaj coś ciekawego może być. Mapa, jak się przedstawia, no nie jest jakaś strasznie duża. Wjedź na górę, to. No na razie tego jest mało. Dobra. Lornetka. Zrzut.
zwężyć dronem? Brud. Brud, smut i ubóstwo. No, to nic ciekawego więcej? Coś mi nie widać. Dobra, nie widać, to nie widać. Rozejrzyj się dronem. Zbadaj teren, rozejrzyj się dronem. Tutaj coś jeszcze jest. Tu są rzuty. Mapa się przedstawia nieźle, jest dosyć duża. Dobra, ale ja bym chciał po prostu zobaczyć, gdzie tu miałem się rozejrzeć. Tutaj? Polecimy tam, zobaczymy, co tu jest. O, tutaj jeszcze coś jest ciekawego. Nie wiem, co to jest. Tu jest rzut. Tutaj coś jest. Dobra, spokojnie. Małe pierdzikółko. Tam by się przydało zjechać, ale jakoś chyba od tamtej strony. Wszystko? Skoro wszystko, to jedziemy z tym. To ja wiem, że mogę odholować. Ale czy to jest akurat mądry pomysł, jak za to się płaci? Ja bym w sumie jeszcze pojechał na jakieś tutaj te rzeczy. No tak chciałbym chociażby zobaczyć, czy się tam da dojechać, póki jeszcze nie muszę odholowywać. Dobra, ale... Proszę wycofać. Kurczę, no nie ma szans. No. Widzę, że mnie przyblokowało na maksa. Muszę odholować. Gdzie jest ten holuj? No nie wierzę, no nie ma hulowania, co to jest grane? Tu jest chyba, no. Darmowe hulowanie. O dziwo.
uszkodzenia. No szczerze mówiąc, to bardziej mi się jednak misje podobały w SnowRunnerze. Tutaj jest takie jakieś... to trochę dziwne, te całe ekspedycje. Tutaj wykrywacz metali, kotwica. Ja bym na przykład pojechał te znaki zapytania pozbierał. Wykrywacz metali, te. To skoczymy, wykryjemy to, co tam jest. Wykrywacz metali, ciężarówka pilot. O, nowe rzeczy. Zużycie paliwa jest lepsze. Wykrywacz metali, tak? O, sklep z pojazdami. Ho, ho, ho. Dosyć to drogie jest. O, bandytem na początku się bujam, ale to cholerstwo jest takie niestabilne, się wywracało. No, tym też, ale to tym za dużo nie jeździłem. Dobra, 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 dobra. Dostosujmy. Wykrywacz metali. Ciągarka. Fabryczna jest. Dobra, na razie się w Forso po prostu nie będę rozrzucał. Na razie w Forso się nie będę rozrzucał. No, to lecimy na kolejny tutaj zwiat. Wykrywacz metali tutaj. Ciekawe, ciekawe. Trochę ciemnawo się zrobiło. Widzę, że budujemy swoją bazę. Dużo tego muszę tu zbudować? Bliskie tereny, czyli tam muszę ogólnie użyć tego całego wykrywacza. Ja nie wiem, dlaczego mnie tutaj wywaliło.
szybciej nawet uda się na przełaj przyjechać niż tamtędy. Mapa wygląda w miarę nieźle, ale jak już się jedzie, to wcale tak dobrze to nie wygląda. O, tutaj ciężarówka jest jakaś. Weź ty tam przejedź tędy. Bądź mądry. I to chyba... Jeszcze to paliwo. Bardzo mało go mam. Nie wiem, chyba zły samochód wybrałem do tego. Tutaj duża kwestia to wybór dobrej maszyny do poszczególnych zadań. No tak, czas przecież można przeskoczyć. Właśnie mi się przypomniało. Gdzie jest czas? Tak, żebym ja tylko jeszcze widział. A. No przeskoczyłem, ale... Czemu tu nie ma nigdzie czasu? Ta gra jest dla mnie coraz dziwniejsza. Jakoś w SnowRunnerze się odnajdywałem, a tutaj to już tak różnie z tym bywa. Jeszcze pieprzone kaktusy. Nie mówcie mi, że one są jakieś niezniszczalne, ale nie, na szczęście. Dobra, podpompujmy trochę, bo paliwo cholernie szybko zejdzie. Tutaj właśnie widziałem jakiś samochodzik. No i co? No coś mi się wydaje, że... Może jego na hol nie wezmę. Nawet jakbym jej wziął, to z tym czymś, to ja się nie dowlokę. Co to jest? B? Co to jest B? A. Włącz, wyłącz, dobra. Dobra, dobra, dobra. No tu dojadę? No, w końcu znalazłem się tu, gdzie trzeba.
Nie wykrywasz. Moduł, dobra, to ja bym zebrał te dwa moduły, jeśli można w ogóle. No to tutaj. Ja tak buduję, ale coś patrzę, że niedługo może być cienko z tym. Po co mi aż tyle tego? Nie wiem. Dobra, ja myślę, że to będzie tutaj gdzieś. Piękny widok. Mamy zadanko. Gdzieś tam. Ciekawe, dronem można je zrobić, czy nie? Ten piękny widok. Może i dronem można. Nie trzeba blisko podjechać. Dobra, ja bym pojechał tutaj. Potem gdzieś tutaj. Kurczę, trzeba było ciężarówkę chyba wziąć, bo małe główienko to słabo sobie radzi. W SnowRunnerze na początku to było bardzo trudno. Tutaj widzę, że początki też nie są dużo lepsze. Ja naprawdę, trzeba było w ciężarówkę wziąć. Ale jest o wiele bardziej stabilna niż te dziadostewko. Kotwica. Dobra, mamy to. Punkciki widokowe, to sobie później obczaję. Jeszcze tutaj muszę znaleźć gdzieś tutaj pewnie. Tutaj pewnie będzie można dronem wylecieć sobie. No dobra, no to startujemy. Startujemy z tym. No jakoś, no nie powiem, żeby mnie ta gra na razie zachwyciło, bo w SnowRunnera o wiele lepiej mi się grało.
Nie wiem, może to kwestia na początku tych słabych samochodów. Może temu, że tutaj towaru się nie przewozi, tylko się tak kombinuje z tymi dojazdami. Przede wszystkim to ja muszę jakiś sobie lepszy samochód znaleźć. Nie wiem, jakbym tamten doholował, ale może to być jakaś inna ekspedycja. No najczęściej właśnie tak było, że jakieś nowe samochody to były powiązane bezpośrednio z zadaniami, które były w grze. Czyli jak się je na przykład doholowało w jakimś zadaniu, no to dopiero wtedy one już były dostępne. Dobra, ale tutaj to ja bym może tym dronem spróbował, skoro tak, to tak będzie. Tapciach, dronciach. Dobra, i do góry. I się wspinamy na piękny widok. Zaliczy mi to, powinno zaliczyć. A może nie, kurna, nie zaliczy. No cudownie. Będę musiał tutaj wjechać. No to jest ekstra, kurna. Ekstra wyzwanie. Zwłaszcza w tym główienku. Ale to jakoś odtylcowo. No i na pewno lepszą ciężarówkę bym wybrał. Dobra, tutaj sobie odpuszczamy na razie, jedziemy do tego. No, z lepszą ciężarówką, na pewno nie z tym dziadostwem. No, tu jakieś części. Edycja ukończona. Na więcej w Polsce straciłem niż zyskałem, zwłaszcza na to budowanie. Bo ja bym kontynuował jeszcze, żeby to zdobyć, a potem sobie to darujemy i sobie i będziemy z tą spadać. Dobra, to jest. No w sumie teraz możemy już kończyć tu całą ekspedycję. Platformy widokowe to na razie nie na mój samochód obecny. Ołtarze prehistoryczne jeszcze. Szczątki. No, ciekawe są rzeczy. Nie powiem, że nie ma ciekawych, ale no tak. Były do centrali. Ale tak trzeba, no. Ekspedycje jakoś tak nie specjalnie przypadają mi do gustu. Nie wiem, może to kwestia dłuższego grania i słabych samochodów na razie. To zrobione. Wymagania, kotwice. No to mamy już kotwice. Ciężki transport. No i chyba ciężarówkę trzeba będzie właśnie stamtąd. A może i nie? Nie wiem zresztą. Dobra. To skoro ciężki transport, to teraz sobie pojeździmy ciężarówką. Ja bym właśnie wybrał teraz. Tym jeździłem, no to może tym. Stepem. Garage, modification, dostosuj. No, kurczę, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że postawiłem te tam budowle dookoła. No, takie jest trochę zastanawiające, czy lepiej postawić jakieś te budowle. Nawet nie wiem za bardzo, do czego one mi potrzebne. Czy jednak zainwestować w ciężarówki. Dobra, no na razie tutaj sobie raczej nic nie pozmieniam. Ale mi malowanie to takie no niespecjalnie przypada do gustu. Kurna. Ten niebieski już w miarę. Mój ulubiony niebieski. Ten. Dobra, tutaj jakiś może
No dach, coś, jakieś tam ten? Nie, reflektory, bagażnik dechowy. No nie ma oczywiście. No można by było ten, sobie pewnie paliwo, jakieś tam części wziąć dodatkowe. Rezerwy, o, rezerwy są najważniejsze. No dobra, bierzemy to, bo to jest kurna najważniejsze. Ja kurczę, tak wywalam się to forso. Póki co. Tutaj to sprzedamy. Darmowe i tak, dobra. Mamy rezerw więcej. I teraz tak, skoro mamy rezerwy, by się przydało coś kurczę wziąć. Tylko 30. Koszt holu 4200. Cena. No tutaj chyba nic nie. No dobra, no to chyba tyle będzie. Stepa. A, tutaj dopiero można. Ja pierdzielę, to menu jest takie zawikłane. Jakby nie patrzeć, no to... No to... W SnowRunnerze było o wiele prostsze. Śledzie analizuje zbiorniki wodne. Dalmierz. Do czego większość tych rzeczy mi jest potrzebna? No to fotopułapka, no to... A, pewnie związane z konkretnymi zadaniami. Dobra, dobra, dobra. Już mniej więcej mogę czaić, co jest, do czego. Przede, ale ja bym chciał kupić więcej paliwa. Nie mogę pewnie, oczywiście, nie? No jasne, że nie. Dobra. Startujemy na wycieczkę. A, ty. No tak, moduły wibracyjne, takie śmaki i owakie. Kung, mały kung, co to jest? A, i części zapasowe. Dobra, jak teraz to wygląda? To wygląda w ten sposób. Dobra, no to skoro tak wygląda, no to ładunek 4. Bo może jakiś moduł czy coś, dobra. Myślę, burty bym wziął, bo zawsze może się przydać na ładunek większy. No, i co? I będziemy chyba powoli z tym startować dalej. Dobra, nic tu więcej nie mogę za bardzo. Wyślij. Gdzie jest moje zadanie główne? Gdzie jest moje główne zadanie, ja się pytam. Wydaje mi się, że... A, tutaj chyba, no. Dobra, to skoro tutaj jest, lecimy oczywiście tutaj. Zacznij ekspedycję. No, mamy te bazy swoje
porozbudowywane. I tak, lecimy tutaj. Jedź nad jezioro. Jedź nad jezioro. Łatwo ci kurna powiedzieć, jedź nad jezioro. Oczywiście napęd na wszystkie koła. I może będziesz żreć paliwo. A w tym terenie to jest raczej konieczność. No i skrótem Asterix, nie, skrótem. Ja wiem, nie, po takich wertepach już jeździłem w tych grach, ale tutaj to takie... Dobra, może tędy. Bezpieczniej będzie. Ja bym przewinął czas ogólnie, bo widzę, że się ściemnia. Przeskoczę, ale ciekawe, czemu nie ma zegarka. Czekaj, a może... No nie ma, chyba że jest czarny i po prostu go nie widać. No to takie jest trochę... No czuję się robi, o, ciemno. Jaśnie, jaśnie, dobra. No nie wiem, czy to dobry pomysł tędy akurat. No nie. Lepiej było nie tędy jechać, ale dobra. Może jakoś tu wyjadę. Albo i kurna nie. Dawaj, dawaj, dawaj. No tak jak myślałem właśnie, że to będzie zadanie polegało na tym, że trzeba będzie to gdzieś odholować. Ale ja chyba mam właśnie tą ciężarówkę, to jest step. Ten cały. Aha, tak, to jest ta sama ciężarówka. Tak, dokładnie. No nie, no nie mówcie mi, że muszę ją na górę tam zaholować. No to pięknie. Kurna. Tu ogólnie chyba nic w pobliżu nie ma, jakoś nie widzę. Dobrze by było czasami też tymi dronami sobie polatać, żeby tak ogólnie rozejrzeć się w sytuacji. Dobrze, że te drony są, one dużo widzę pomagają. Ale coś tu kurna widzę, co tu kurka jest. Zakaz lotów? Zakaz lotów? Ale tu coś jest ciekawego. Tu coś jest, tutaj nic nie ma. No to chyba nic nie będzie ciekawego. Wydaje mi się, że poza tymi ekspedycjami to jeszcze też można chyba tak dowolną jazdę tutaj sobie pojeździć. Tak jakby to no free ride taki. No tam kurna, no ta wyciągarka to tutaj jest gdzieś ukryta. Ja to zawsze miałem sobie prawym ciach, zaczepiam i lecimy z koksem. Dobra, dobra, może się nie wywali. No, włącz silnik, tak jak oczywiście w SnowRunnerze też jest włącz silnik, wtedy szybciej to może się wygrzebać, jeśli ma paliwo i nie jest zepsute. O, już pomaga mi, dobrze, fajnie. No dużo jest, widzę, takich wspólnych cech ze SnowRunnerem. Może mi się nawet zaczynać lekko to podobać. No i dobra, i pędzimy na górę, jak wiatr. Czuję wiatr we włosach. Nie, no powoli, powoli, powiem szczerze, że się zaczynam do tego przyzwyczajać i już jest tak, no... Lepiej niż było. Tędy nie wtoczy się. No depnij G? Kurczę. No to miałem na C, dobra, muszę sobie chyba przerobić. No trochę sobie tutaj poprzestawiałem w opcjach. Nie zwolnił wyciąg, no już coś tu mądrzej.
Szczerze mówiąc, dużo jest takich nowości, których do tej pory nie było właśnie w SnowRunnerze. Jest dużo rzeczy podobnych, naprawdę dużo, ale też człowiek grał w SnowRunnera, to potrafi się gubić właśnie w tej grze, bo jest zatrzęsienie nowości. Na każdą wyprawę oddzielnie się wyrusza. Na każdą tę ekspedycję. No niby gra się nazywa ekspedycja, ale tam były zadania. Człowiek po prostu robił jedno po drugim, a tu każda ekspedycja jest oddzielna. Dobra, dowleczemy się, poproszę nagrody i następną ekspedycję. Dobra, ale się mało forsy zarabia strasznie, a tutaj wydatki się kurna piętrzą do centrali. No to nie mam tutaj jakichś tam powodów, żeby zostawać.